Do tego ćwiczenia warto jest mieć coś, o co można się oprzeć. To, co będziemy mieć za plecami, to może być drabinka, to może być kanapa, to może być ściana. Ćwiczenie zaczynamy najlepiej, najwygodniej z pozycji klęku, gdzie tylną nogę opieram w ten sposób, żeby stopa, biodro, kolano zgadzały się z jedną linią. Teraz staram się kolano dosunąć w miarę możliwości jak najdalej do ściany, ale jeśli ćwiczenie będzie zbyt intensywne, nie będę mógł wejść do pozycji docelowej, to regulowanie tego ćwiczenia polega na tym, że odsuwam sobie kolano trochę bardziej od ściany. Z biegiem czasu, z biegiem postępu, to kolano ma wędrować od tej ściany coraz mocniej. Drugą nogą wychodzę do przodu. Tak jak mówiłem, podpórka bardzo wygodnie, dzięki temu jest zrobić ten ruch. Teraz, jeśli chodzi o tą nogę podporową, znowu tutaj tak samo jak w tylnej, kolano, stopa i biodro w jednej linii. Jeśli chodzi o ustawienie głowy, brzuch jest aktywny, takie 10% napięcia mięśni. Ściągam ostatnie żebra w stronie miednicy i mogę się pochylić takie 10-15 stopni do przodu, jeśli potrzebuję. Tylko z dbaniem o to, żeby to nie było pochylenie przez zgięcie w kręgosłupie i na luźnym brzuchu, tylko pochylenie z wykorzystaniem bioder. Ćwiczenie polega na tym, żeby napiąć pośladek tej nogi, która pracuje, w tym wypadku noga skierowana do kamery, noga lewa. Napięcie ma być stosowane na około 5 do 10% możliwości napięcia mięśnia, tak żeby było po prostu odczuwalne, że te włókna się angażują. To już samo w sobie powinno wzmagać napięcie okolic tak zwanych zginaczy biodra, mięśnia prostego uda, mięśnia czworobłowego. I w tej pozycji na tyle, na ile czuję, pogłębiam. Wychodzę do przodu, tak jakbym chciał kierować pod skosem biodrą w stronę podłogi. Utrzymuję to od 10 do 30 sekund. Pilnując oddychania nosem, z wydechem rozluźniam pozycję. Okay. Przyzwyczajam się do nowego zakresu. Może to trwać ponownie do 30 sekund. Ok. I z kolejnym wydechem znowu przechodzę do napięcia mięśni pośladkowych. Staram się napierać biodrem do przodu. Znów ma to trwać od 10 do 30 sekund. Zgodnie z rytmem oddychania rozluźniam pozycję i powtarzam całość na przykład 5-10 razy. Jeśli chodzi o ustawienie biodra, mam nadzieję, że to dobrze widać. Fajnie byłoby, żeby miednicę troszkę odciągać do góry. Czyli na przykład jeśli masz przodopochylenie miednicy, to wiesz, o czym mówię, ustawiasz ją w przeciwnym kierunku, czyli do tyłu pochylenia. Albo mówiąc prosto, po prostu odciągamy miednicę do góry, to będzie mocniej angażowało pracę zginaczy biodra.